W Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku przez prawie 2 tygodnie odbywały się warsztaty kulinarne prowadzone przez panie z koła gospodyń wiejskich Dworzanie z Gromnika. W zajęciach wzięło udział ponad 30 dzieci podzielonych na 2 grupy. Każda grupa pod okiem doświadczonych pań z koła gospodyń pracowała przez 3 dni w tygodniu, wykonując różne potrawy, m.in. pierogi, kruche ciasteczka czy sałatkę owocową. Koło gospodyń postanowiło zabawić dzieci w wakacje, bo są wakacje, dzieci się nudzą w domu, więc panie są chętne do współpracy, więc podjęliśmy taki temat, że zabawimy dzieci pieczeniem ciasteczek, robieniem pierogów. No i jak sama pani widzi i pan, wszystko idzie sprawnie, elegancko, dzieci zaangażowane. Panie też będą przychodzić i ja myślę, że i rodzice będą zadowoleni, że sobie odpoczną i przyniosą jeszcze do domu dobre ciasteczka i przepisy. Dzieci wykazały duże zainteresowanie tematyką kulinarną, jak również zręcznością i chęcią do pracy. Jak zaznaczyły, z niecierpliwością oczekują kolejnych tego typu zajęć kulinarnych. Co robicie? Pieczemy ciasteczka. Jakie to są ciasteczka? Z czym? Kruche z cukrem, a teraz robimy z kokosem. Dzisiaj pieczemy ciasteczka, różne rodzaje i jest bardzo fajna zabawa i chcemy więcej takich warsztatów. Jak się wam dzisiaj zabawa podoba na warsztatach kulinarnych? Fajnie, fajnie. Cieszycie się, że jesteście tutaj? Tak, tak. A jak wam smakowały? Bardzo pyszne są. A powiedzcie, jak się bawiłyście dzisiaj? Bardzo dobrze. Dzisiaj drugi dzień warsztatów kulinarnych. Powiecie, co dzisiaj robiłyście? Robiliśmy pierogi z serem i teraz będziemy robili pierogi z borówkami. I jak się wam lepiło? Super. No fajnie się lepi pierogi. Już wcześniej lepiłaś w domu pierożki, czy dzisiaj pierwszy raz się uczyłaś? Z babcią jeszcze lepiłam. Czy to trudna jest sztuka? Może tak. Tak? Dla mnie to było tak pierwsze, to myślałam, że to będzie łatwe, ale okazało się troszkę trudniejsze, ale dla mnie łatwo. Warsztaty kulinarne zostały zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Dworzanie z Gromnika oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku.